Z powodu zmiany tłumacza z Barbary Prena, Adama Pomorskiego, na sam epilog książki, występują małe zmiany w imieniach i nazwiskach, a sam epilog jest podsumowaniem książki, wedle właśnie Adama Pomorskiego, gdzie w przeciwieństwie do drugiego tłumaczenia, nie ma pominiętych ani zmienionych żadnych fragmentów, ani objętych cenzurą czasów tłumaczki. Przykładową pominiętą kwestią w tym tłumaczeniu jest Kwestia iluszeczki, która łączy się z ostatnim rozdziałem w książce. Nagrywając sam epilog, zdecydowałem się jednak na skorzystanie z tłumaczenia Adama Pomorskiego, gdyż tłumaczenie Barbary Bypchę zawiera w sobie fałszywe, zmienione przez tłumaczkę zakończenie, gdzie mitia zostaje uratowany, a losza bierze ślub z Lizą i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. I na nagranie go pozwolić nie mogłem, gdyż jest ono Nieadekwatne z zakończeniem napisanym przez Fiodora Dostojewskiego. Jednakże jest to jedyne tłumaczenie, do którego właściwie wygasły prawa autorskie tłumacza. Dlatego jedyną opcją na nagranie całej książki było właśnie tłumaczenie Barbary Bypchę. Po dokładnym zweryfikowaniu różnic występujących w różnych polskich tłumaczeniach, doszedłem jednak do wniosku, że w tłumaczeniu, z którego zdecydowałem się legalnie skorzystać, Zawarty jest sens filozofii Dostojewskiego, a i psychologię postaci dało się jak najdokładniej odwzorować. Epilog w tłumaczeniu Adama Pomorskiego, rozdział pierwszy Projekty ocalenia Miti. W piątym dniu po osądzeniu Miti. Bardzo wcześnie, już o dziewiątej rano, przyszedł do Katiriny Iwanowny Alosza, żeby rozmówić się ostatecznie w pewnej ważnej dla obojga sprawie, a także z osobnym do niej poleceniem. Przyjęła go w tym samym pokoju, w którym kiedyś przyjęła była Gruszeńkę. W pokoju obok leżał zaś w gorączce nieprzytomny Iwan Fiodorowicz. Natychmiast po tamtej scenie w sądzie, nie dbając o nieuchronne przyszłe plotki i dezaprobatę towarzystwa, katierina Iwanowna kazała chorego i pozbawionego świadomości Iwana przenieść do siebie do domu. Jedna z jej krewnych rezydentek, od razu po skandalu w sądzie, wyjechała do Moskwy, druga została. Gdyby jednak nawet obie wyjechały, Katirina Iwanowna nie zmieniłaby postanowienia i nadal doglądała chorego. Siedząc przy nim Dzień i noc. Leczyli go Warwiński i Herzenstube. Moskiewski doktor wrócił do Moskwy, nie komunikując nikomu opinii co do możliwych rokowań w chorobie. Pozostali lekarze pocieszali wprawdzie Katierinę Iwanownę i Alosze. Znać jednak było, że nie mogą jeszcze robić zbyt dużych nadziei. Alosza odwiedzał chorego brata dwa razy dziennie. Tym razem miał jednak szczególną sprawę wymagającą niesłychanych zabiegów. Przeczuwał więc, jak trudno mu będzie zacząć o niej mówić. Tymczasem zaś bardzo mu się spieszyło. Miał jeszcze coś pilnego do załatwienia w innym miejscu. Nie mógł więc zwlekać. Rozmawiali już pewno skwadrans. Katarzyna Iwanowna była blada, bardzo wyczerpana, zarazem chorobliwie podniecona. Domyślała się celu obecnej wizyty aloszy. — Jego decyzję, niech pan będzie spokojny — oświadczyła z naciskiem. — Tak czy owak, dojdzie w końcu do wniosku, że powinien uciec. — Ten nieszczęśnik, ten bohater honoru i sumienia. — Nie, nie tamten, nie Dmitri Fiodorowicz, ale ten, który ten leży tu za drzwiami, który poświęcił się dla brata. — Z błyskiem w oku — dodała Katia — już dawno temu wtajemniczył mnie w cały ten plan ucieczki. Wie pan, on już zaczął nawiązywać kontakty. Co nieco już panu mówiłam. Widzi pan, to się stanie najprawdopodobniej na trzecim stąd etapie. Kiedy partie zesłańców poprowadzą na Sybir, to do tego jeszcze daleko. Iwan Fiodorowicz jeździł już do naczelnika trzeciego etapu. — Nie wiadomo tylko, kto będzie w drodze naczelnikiem partii i nie można się zresztą dowiedzieć zawczasu. Jutro być może pokażę panu cały szczegółowy plan, który na wszelki wypadek zostawił mi Iwan Fiodorowicz w przeddzień rozprawy. — Pamięta pan, to było w ten czas, kiedy pan wieczorem zastał nas w sprzeczce. On już był na schodach, a ja na pański widok kazałam mu wrócić. — Pamięta pan? Wie pan o cośmy się posprzeczali? Nie, nie wiem, powiedział Alosza. Jasne. Zatalił to wtedy przed panem. Zatalił to wtedy przed panem. Właśnie o ten plan ucieczki. Już trzy dni wcześniej podał mi główne punkty. Wtedy właśnie zaczęliśmy się sprzeczać. Sprzeczyliśmy się tak przez trzy dni. Posprzeczaliśmy się. Kiedy mi oznajmił, że w wypadku wyroku skazującego Dmitrij Fiodorowicz zbiegnie za granicę razem z tamtą kreaturą, a ja wtedy poczułem złość. Nie powiem panu o co, sama nie wiem. Jasne, o kreaturę, o tę kreaturę byłam zła, o to właśnie, że ona też razem z Dmitrijem ucieknie za granicę. Wykrzyknęła naraz Hathierina Iwanowna z wargami drżącymi z gniewu. Kiedy tylko... Iwan Fiodorowicz dostrzegł wtedy, że tak się rozgniewałam o tę kreaturę, zaraz pomyślałam, że jestem o nią zazdrosna, a więc, że jeszcze ciągle kocham Dmitrija. Wtedy właśnie zaczęła się pierwsza sprzeczka. Nie zamierzałam się tłumaczyć, przepraszać nie miałam za co. Było mi przykro, że taki człowiek mógł mnie podejrzewać o dawną miłość do tego, i to wtedy, kiedy sama już dużo wcześniej powiedziałam mu wprost, że nie kocham Dmitrija, że kocham tylko jego. Tylko ze złości na tę kreaturę rozsłościła mi się też na niego. W trzy dni później, właśnie tamtego wieczoru, kiedy pan przyszedł, przyniósł mi zapieczętowaną kopertę, żebym ją otworzyła natychmiast, jeżeli coś się z nim stanie. Przeczuł swoją chorobę. Wyjaśnił mi, że w kopercie są szczegóły dotyczące ucieczki, a jeżeli by on umarł albo ciężko zachorował, ja sama mam ocalić mitję. Wtedy też zostawił u mnie pieniądze, prawie dziesięć tysięcy, tamte właśnie o których prokurator wspomniał w swojej mowie, bo dowiedział się od kogoś, że Iwan Fiodorowicz po nie posyłał. Uderzyło mnie nagle, że on, chociaż ciągle jeszcze zazdrosny i przekonany, że kocham Mitję, nie odstępuje od zamiaru ocalenia brata i że to właśnie mnie, mnie osobiście powierza sprawę tego ocalenia. Ach, to było poświęcenie. Tak, takiego poświęcenia pan w pełni nie doceni, Aleksieju Fiodorowiczu. Chciałam już z uwielbieniem upaść mu do nóg, ale kiedy nagle pomyślałam, że on to uzna jedynie za radość... Bo Mitia ma być ocalony. A na pewno tak by pomyślał. Byłam tak zirytowana samą możliwością takiej jego niesłusznej myśli, że znów się zirytowałam i zamiast całować jego nogi, znowu urządziłam mój scenę. Ja nieszczęsna. Taki mam charakter. Okropny. Nieszczęsny charakter. Jeszcze się pan przekona. Sprawię. Doprowadzę do tego, że. On też jak Dmitrij porzuci mnie dla innej, z którą łatwiej się żyje, ale wtedy nie tego już nie zniosę. Wtedy się zabiję. A kiedy Pan w ten czas wszedł, kiedy pana zawołałam i jemu kazałam wrócić, to kiedy wszedł razem z Panem. Taki mnie chwycił gniew za to nienawistne, pogardliwe spojrzenie, które mi raptem posłał, że pamięta pan, zawołałam nagle do Pana, że to on. On sam przekonał mnie, że mordercą jest jego brat Dmitri. umyślnie go szkalowałam, żeby jeszcze bardziej zranić, bo on przecież nigdy, nigdy mnie nie przekonywał, że brat jest mordercą. Owszem, to ja. Ja sama go o tym przekonywałam. Wszystkiemu, wszystkiemu winna moja wściekłość. To ja. Ja sprowokowałam tę przeklętą scenę w sądzie. Chciał mi dowieść swojej szlachetności, i że choćbym kochała jego brata, on i tak z zemsty ani zazdrości nie przyczyni się do jego zguby. Dlatego stanął przed sądem. To moja wina. Ja jestem wszystkiemu winna. Nigdy jeszcze Katia nie czyniła takich zwierzeń Aloszy. Poczuł więc, że jej. Cierpienie osiągnęło taką właśnie, nie dającą się już znieść moc, gdy nawet najdumniejsze serce pęka z bólu i ulega rozpaczy. Alosza znał jeszcze jedną okropną przyczynę jej obecnej udręki, choć skrywała ją przed nim przez wszystkie te dni po skazaniu miti. Ale nie wiedzieć czemu zabolałoby go, gdyby poniżyła się aż tak, by wszcząć z nim zaraz teraz rozmowę również... O tej przyczynie. Cierpiała mianowicie z powodu swej zdrady przed sądem, a Losza zaś czuł, że sumienie każe się wyspowiadać jej właśnie przed nim, przed Aloszą. Ze łzami, ze spazmami, z histerią, z biciem głową o podłogę. Obawiał się jednak tej chwili i chciał jej oszczędzić tej nieszczęśliwej. Tym trudniej było mu przekazać polecenie, z którym przyszedł. Znowu wspomniało Miti. Nic, nic, niech się pan o niego nie boi. Szorstko i z uporem podjęła Katia. — Wszystko to u niego rzecz chwili. Znam go. Aż nadto dobrze znam to serce. Może pan być pewien, że zgodzi się na ucieczkę. Najważniejsze, że to jeszcze nie teraz. Będzie miał jeszcze czas do namysłu. Do tego czasu Iwan Fiodorowicz wyzdrowieje i sam wszystko urządzi. Nie będę więc tu miała nic do roboty. Niech się pan nie obawia. Zgodzi się na ucieczkę. Już się zresztą zgadza. Alboż mógłby porzucić swoją kreaturę, a na katorgę jej nie puszczą. Jakżeby więc nie miał uciec. Przede wszystkim pana się boi. Boi się, że pan nie aprobuje ucieczki ze względów moralnych. Pan jednak powinien mu na to wspaniałomyślnie pozwolić, skoro aż tak nieodzowna jest w tej sprawie pańska sankcja, zjadliwie dodała Katia. Po chwili się uśmiechnęła. Rozprawia wciąż, podjęła znowu o jakichś tam hymnach, o krzyżu, który ma dźwigać, o jakimś tam obowiązku. Pamiętam, jak dużo w ten czas o tym opowiadał Iwan Fjodorowicz. Gdyby pan wiedział, jak on mówi, wykrzyknęła naraz Katia w porywie wzruszenia. Gdyby pan wiedział, jak on kochał tego nieszczęsnego w chwili, kiedy mi o nim opowiadał, jak go być może w tejże chwili nienawidził. A ja, ja wysłuchałam w tenczas jego opowieści i patrzyłam na jego łzy z wyniosłym uśmieszkiem. Co za kreatura? To ja. Jestem kreaturą. Ja. To ja przyprawiłam go o nerwową gorączkę. A tamten skazaniec alboż to on gotów jest cierpieć z irytacją zakończyła Katia a zresztą, czy to taki potrafi cierpieć tacy jak on nigdy nie cierpią. W słowach tych brzmiała już bodaj nienawiść i wzgardliwy wstręt a tymczasem przecież to ona go zdradziła. Cóż, może to dlatego, że czuję się wobec niego winna, chwilami właśnie go nienawidzi, pomyślał Alosza. Bardzo chciał, żeby działo się to tylko chwilami. W ostatnich słowach Kati dostrzegł ton wyzywający, ale nie podjął wyzwania. Po to pana dzisiaj zaprosiłam, żeby przyrzekł pan go namówić. Czy może pan również sądzi, że Ucieczka byłaby niehonorowa, niegodna czy jak tam. Że to nie po chrześcijańsku. Tonem jeszcze bardziej wyzywającym dorzuciła Katia. Nie, nie, sądzę. Wszystko mu powiem. Bąknął Losza. Prosi panią dzisiaj do siebie. Wypalił naraz, patrząc jej prosto w oczy. Wzdrygnęła się i nieco odsunęła odeń na kanapie. Mnie? Czy to możliwe? Wymamrotała blednąc. Możliwe i konieczne. Z naciskiem i z ożywieniem podjął Alosza. On pani bardzo potrzebuje. Właśnie teraz. Nie byłbym o tym mówił i nie dręczył pani przedwcześnie, gdyby nie konieczność. On jest chory. Jest jak w obłędzie. Ciągle prosi, żeby pani przyszła. Nie po to, żeby się z panią pogodzić, ale żeby tylko pani przyszła i pokazała się w progu. Bardzo się zmienił od tamtego dnia. Rozumie, jak bezgranicznie wobec pani zawinił. Nie chcę od pani przebaczenia. Sam mówi: Nie można mi przebaczyć. Chcę tylko, żeby pani pokazała się w progu. Pan mnie zaskoczył bełkotała Katia. Spodziewałam się przez te wszystkie dni, że pan z tym przyjdzie. Wiedziałam, że mnie zaprosi. To niemożliwe. Niech będzie niemożliwe. Ale proszę przyjść, proszę pamiętać, po raz pierwszy w życiu uderzyło go, jak bardzo panią skrzywdził, po raz pierwszy w życiu, nigdy wcześniej nie pojmował tego w takiej pełni. Mówi, jeżeli ona nie zgodzi się przejść przez resztę życia, będę nieszczęśliwy. Słyszę pani, skazany na 20 lat katorgi zamierza jeszcze być szczęśliwy. Czy pani go nie żal? Niech pani pomyśli, Odwiedzi pani człowieka skazanego niewinnie, wyrwało się Alosze z nutką wyzwania. Ma czyste ręce i zbrukane krwią. Niech go pani teraz odwiedzi z myślą o jego bezgranicznym, przyszłym cierpieniu. Niech pani przyjdzie, odprowadzi go w ciemność. Niech pani stanie w progu i już. Przecież pani powinna, powinna to zrobić. Konkludował Alosza z niezwykłym naciskiem, wymawiając słowo. Powinna, powinna, ale nie mogę, jakby jęknęła Katia. Będzie patrzał na mnie. Nie mogę. Powinniście sobie spojrzeć w oczy. Jak pani będzie mogła żyć przez resztę życia, jeżeli teraz się nie odważy? Lepiej cierpieć przez całe życie. Pani powinna, pani powinna przejść. Raz jeszcze z bezlitosnym naciskiem podkreślił Alosza. Raz jeszcze z bezlitosnym naciskiem podkreślił Alosza. Ale dlaczego zaraz? Dlaczego teraz? Nie mogę odejść od chorego. Na chwilę, pani może. Przecież to chwila. Jeżeli pani nie przyjdzie, on do nocy zapadnie na nerwową gorączkę. Nie oszukuję. Niech się pani zmiłuje. To pan niech się zmiłuje nade mną. Z gorzkim wyrzutem odparła katia i rozpłakała się. A więc przyjdzie pani, rzekł stanowczo Alosza na widok jej łez. Powiem mu, że pani zaraz przyjdzie. Nie, nie za nic. Niech pan nic nie mówi, zawołała Katia w popłochu. Przyjdę, ale niech pan nic wcześniej nie mówi, bo przyjdę, ale może nie wejdę. Jeszcze nie wiem. Głos jej się załamał. Oddychała z trudem. Alosza zbierał się do wyjścia. A jeżeli na kogoś się natknę, znowu blednąc, wymówiła półgłosem. Właśnie dlatego trzeba teraz, żeby na nikogo się pani nie natknęła. Nie będzie nikogo. Naprawdę czekamy. Zakończył z naciskiem i wyszedł z pokoju. Rozdział drugi na chwilkę fałsz. Stał się prawdą. Żwawym krokiem ruszył w stronę szpitala, w którym obecnie leżał Mitia. Na zajutrz po ogłoszeniu wyroku dostał nerwowej gorączki. Przeniesiono go więc do naszego szpitala miejskiego, na oddział więzienny. Dzięki staraniom Aloszy i wielu innych osób. Pani Chachłakow, Lizy i tak dalej. Lekarz Warwiński umieścił jednak Mitie nie razem z więźniami, ale osobno w tej samej klitce, w której poprzednio leżał Smierdziakow. Co prawda, w końcu korytarza stał wartownik, a okno było zakratowane. Warwiński mógł więc nie mieć obaw co do swojej niecałkiem przepisowej pobłażliwości. Tak czy owak, był to jednakowoż człowiek młody, zacny, i pełen współczucia. Rozumiał, jak trudno jest komuś takiemu jak mitya przejść nagle do grona morderców i rzezimieszków i że wprzód trzeba się do tego wdrożyć. Na wizyty krewnych i znajomych zezwolił zaś i doktor, i naczelnik więzienia, i nawet sprawnik. W ciągu tych dni odwiedzili jednak mityę tylko Alosza i Gruszeńka. Dwa razy już usiłował się z nim zobaczyć Rakitin. Mitya jednak z naciskiem poprosił Warwińskiego, żeby tamtego nie wpuszczano. Kiedy Alosza wszedł, Mitya w szpitalnym szlafroku siedział na łóżku, miał lekką gorączkę, a głowę winiętą ręcznikiem, zmoczonym w wodzie z octem. Rzucił na wchodzącego niezbyt przytomne spojrzenie, błysnął w nim jednak bodaj przestrach. Ogólnie biorąc, od dnia sądu zrobił się strasznie melancholijny. Czasem potrafił zamilknąć na pół godziny. Wydawać się mogło, że coś z trudem i z męką obmyśla, nie pomny obecności drugiej osoby. Kiedy już budził się z zadumy i zaczynał mówić, z reguły odzywał się jakoś tak nagle i nie na temat. Czasem z udręką spoglądał na brata. Przy Gruszeńce czuł się lepiej niż przy Aloszy. Co prawda, niemal z nią nie rozmawiał. Skoro tylko weszła, twarz mu się rozpromieniała. Alosza bez słowa przysiadł się do niego na łóżku. Tym razem Mitja wyczekiwał był brata z niepokojem. Nie śmiał jednak o nic pytać. Uważał za rzecz niewiarygodną, by Katia zgodziła się przyjść. Zarazem jednak czuł, że jeśli nie przyjdzie, sytuacja stanie się już w ogóle nie do zniesienia. Alosza odgadywał jego uczucia. — Ten tam Trifon! — z podnieceniem zaczął Mitja. Ten borzistycz. Mówią, że podobno cały swój zajazd wybebeszył. Podłogi pruje, deski zrywa, całe galery ponoć połupał na drzazgi. Nic tylko skarbu szuka, tych tam pieniędzy półtora tysiąca, o których prokurator powiedział, że je tam ukryłem. Jak przyjechał, ponoć zaczął zaraz dokazywać. Złodziej jeden, dobrze mu tak. Dozorca tutejszy mi wczoraj mówił, jak stamtąd. Posłuchaj, odezwał się Alusza. Ona przyjdzie, ale nie wiem kiedy. Może dziś, może w tych dniach. Ja tego nie wiem, ale przyjdzie. Przyjdzie na pewno. Mitya drgnął, chciał coś powiedzieć, ale milczał. Wiadomość zrobiła na nim wielkie wrażenie. Znać było, że strasznie by chciał poznać szczegóły rozmowy, ale. i o to boi się w tej chwili zapytać. Szorstkość i Pogarda Kati ugodziłaby go jak nóż. Powiedziała, między innymi, żebym koniecznie uspokoił twoje sumienie w kwestii ucieczki. Jeżeli nawet Iwan do tego czasu nie wyzdrowieje, to ona sama się tym zajmie. Już mi o tym wspominałeś. Z zadumą stwierdził Mitia. A ty już powtórzyłeś gruszeńce odparł Alosza. Tak, przyznał się Mitia. Nie będzie jej dziś rano. Spojrzał na brata z obawą. Przyjdzie dopiero wieczorem. Jak tylko wczoraj jej powiedziałem, że Katia działa, zaraz cicho buzia wciub. Szepnęła tylko niech sobie. Zrozumiała, że to ważne. Bałem się dłużej ją męczyć. Przecież już chyba rozumie, że tam tamta kocha nie mnie, tylko Iwana. Czyżby? Wyrwało się Aloszy. Może i nie, ale dziś rano nie przyjdzie. Raz jeszcze z pośpiechem, podkreślił Mitia. Prosiłem ją o jedną rzecz. Słuchaj, Iwan jest najzdolniejszy ze wszystkich. To on ma żyć, a nie my wyzdrowieje. Wyobraź sobie. Katia wprawdzie drży o niego, ale prawie nie wątpi, że wyzdrowieje, powiedział Alosza. A więc jest pewna, że umrze. Ze strachu sobie upewnia, że on wyzdrowieje. Brat ma mocną kompleksję. Ja też mam wielką nadzieję, że wyzdrowieje z niepokojem stwierdziła Losza. Tak, wyzdrowieje ale tamta jest pewna, że umrze. Ma zmartwienie. Zapadło milczenie. Mit je coś gryzło. Coś bardzo ważnego. Alosza, ja okropnie kocham grusze! Przemówił nagle drżącym, tłumionym przez łzy głosem. Tam, jej do ciebie nie puszczę, Natychmiast podjął Alosza. I jeszcze jedno chciałem ci powiedzieć: ciągnął dalej Mitia, a jego głos zabrzmiał nagle metalicznie. Jeżeli po drodze albo tam zaczną mnie bić, nie dam się, zabiję, a wtedy mnie rozstrzelają. I przecież to dwadzieścia lat. Tutaj już zaczynają się do mnie zwracać per. ty. Dozorcy do mnie mówią: ty. Leżałem przez całą noc sam dzisiaj w sobie ważyłem. Nie jestem gotów. To ponad moje siły. Chciałem śpiewać hymn, a tu nie mogę znieść. Jak mnie dozorcy tykają, dla gruszy. Wszystko bym zniósł, wszystko, prócz bicia zresztą, ale jej tam nie puszczą. A uśmiechnął się łagodnie. Posłuchaj, bracie, raz na zawsze, powiedział: Oto, co o tym myślę. Wiesz przecież, że nie będę ci oszukiwał. Posłuchaj więc. Nie jesteś gotów. To krzyż ponad twoje siły. Co więcej, tobie, niegotowemu, na nic taki krzyż męczeński. Gdybyś był zabił ojca, ubolewałbym, że odrzucasz swój krzyż. Lecz jesteś niewinny. Taki więc krzyż to dla ciebie za wiele. Chciałeś przez mękę odrodzić się jako inny człowiek. Moim zdaniem wystarczy. Jeżeli tylko będziesz zawsze, przez całe życie, dokądkolwiek uciekniesz, pamiętał o tym innym człowieku. To, że nie przyjąłeś męki krzyża, sprawi jedynie, że tym mocniej odczujesz swój obowiązek, a to ustawiczne odczucie w przyszłości przez resztę życia pomoże ci się odrodzić, może bardziej, niż gdybyś poszedł tam. Bo tam nie wytrzymasz i zaczniesz szemrać, a w końcu może istotnie powiesz: kwita. Adwokat w tym wypadku mówił prawdę. Nie dla wszystkich brzemiona ciężkie. Dla niejednego one nieznośne. Oto co o tym myślę, skoro to dla ciebie tak ważne. Gdyby za twoją ucieczkę ktoś miał ponieść karę, oficerowie, żołnierze nie pozwoliłbym ci uciec uśmiechnął się Alosza. Ale oni mówią i przekonują. Sam ten naczelnik etapu mówił Iwanowi, że głowy im nie urwą potrafią się z tego wykręcić sianem. Oczywiście i w tym przypadku przekupstwo to nieprawość, ale ja tu w żadnym razie nie będę sędzią, bo prawdę mówiąc, gdyby na przykład Iwan i Katia kazali mi działać dla twojego dobra, to wiadomo, poszedłbym i przekupił kogo trzeba. Mówię ci to z ręką na sercu. A więc nie będę ci sędzią w tej sprawie, cokolwiek zrobisz, ale pamiętaj, że nigdy ciebie nie potępię. To dziwaczne. Jakże miałbym ciebie sądzić? No, teraz już chyba wszystko rozważyłem. Za to ja siebie potępię zawołał Mitia. Ucieknę to i tak było postanowione. Czy to Mitka Karamazow? Może nie uciec ale za to sam siebie potępię i będę modlitwą przez wieki odkupywał swój grzech. Przecież tak właśnie Jezuici gadają tak? Tak jak teraz my obaj. Tak właśnie. Łagodnie uśmiechnął się Alosza. Jak ja ciebie za to kocham, że zawsze powiesz prawdę i nic nie ukryjesz. zawołał Mitya, zaśmiewając się radośnie. Więc przyłapałem mojego Aloszkę na jezuityzmie. Wyściskałbym się za to i tyle. No, a teraz posłuchaj reszty. Odsłonię ci pozostałą połowę mojej duszy. Wymyśliłem i postanowiłem coś takiego. Jak już mam uciec, nawet z paszportem i z pieniędzmi, nawet do Ameryki, to pociesza mnie jeszcze jedno, że uciekam nie do uciech, nie do szczęścia, ale zaprawdę na drugą kategorię. Może wcale nie gorszą od tej, tu. Nie gorszą, Aleksieju. Zaprawdę ci powiadam, nie gorszą. Ja tej całej Ameryki nikt diabli już. Teraz nienawidzę. Dobrze, grusza będzie ze mną. Ale tylko spójrz na nią. Co z niej za Amerykanka? Przecież to ruska baba, ruska do najcieńszego włosa. Zatęskni do matki ziemi. A ja mam przez cały czas patrzeć, aż ona dla mnie tak strasznie tęskni, że dla mnie przyjęła taki krzyż, a co ona winna. A czy to ja sam zniosę tamecznych chamów, choćby nawet każdy jeden był lepszy ode mnie? Już teraz tej Ameryki nienawidzę. Niech sobie tam z nich będą jednego z drugim sami gigantyczni maszyści, czy co tam jeszcze. I diabeł z nimi tańcował. Nie z mojej oni parafii, nie mojego pokroju ludzie. Rosję kocham. Aleksieju, ruskiego ducha kocham. Chociaż Łajdus ze mnie... Przecież ja tam zdechnę, wykrzyknął nagle z błyskiem w oczach. Głos mu zadrżał od łez. A więc tak zdecydowałem. Słuchaj, Aleksieju, podjął znowu, tłumiąc wzruszenie. Jak tam z Kruszą przyjadę. Z miejsca tam weźmiemy się orać, tyrać z dzikimi niedźwiedziami w samotności gdzieś na uboczu. Przecież i tam się znajdzie jakieś miejsce na uboczu. Ponoć się tam jeszcze czerwono skórzy, gdzieś tam u nich na kraju horyzontu, więc dalej jazda do tego kraju, do ostatnich Mohikanów. I zaraz bierzemy się do gramatyki, jak igrusze, furt i robota i gramatyka. I jak ze trzy lata. Przez trzy lata obkujemy się w tym ich angielskim, jak najrodowici Anglicy. I jak się go tylko nauczymy. Koniec z Ameryką. Uciekniemy tutaj, do Rosji, w charakterze amerykańskich obywateli. Spokojna głowa, w tej nie się nie pojawimy. Zaszyjemy się gdzieś na boku, na północy albo na południu. Ja się przez ten czas zmienię, ona też. Mnie, doktor, dorobi tam w tej Ameryce jakąś brodawkę, w końcu to mechanicy. A jak nie, to sobie wyłupię jedno oko, brodę zapuszczę do pasa. Siwą osiwieje z żalu za Rosją. A nóż nikt mnie nie pozna, a jak pozna, niech mnie ześlą, pal sześć widać szczęście mi nie sprzyja. <grym> Tutaj też będziemy gdzieś na ludzi ziemię orać, a ja przez całe życie będę odstawiał Amerykanina. Za to pomrzemy na ziemi rodzinnej. Taki mam plan. I to nieodwołalny. Zatwierdzasz? Zatwierdzam powiedział Alosza, nie chcąc mu oponować. Mitya milczał przez chwilę, aż nagle rzucił. Ale mnie w sądzie załatwili, co? Ale mnie załatwili. Załatwili, nie załatwili. I tak by cię skazali westchnął Alosza. Tak, sprzykrzyłem się tutajszej publice — Bóg z nimi, ale mi ciężko — stęknął Mitya boleśnie. Znów chwila milczenia. — Alosza, zabij mnie! — wykrzyknął nagle. — Mów, czy ona teraz przyjdzie, czy nie? — Co ci powiedziała? Jak powiedziała? — Powiedziała, że przyjdzie, ale nie wiem, czy dzisiaj. Przecież to dla niej trudne. Alosza nieśmiało zerknął na brata. — Jeszcze by też... Miałoby nie być trudne. Alosza, ja przez to zwarsiuję. Grusza ciągle mi się przegląda. Rozumiem. Panie Boże, daj mi pokorę. Czego ja żądam? Kat i żądam. Czy mam pojęcie, czego żądam? Karamazowska żąca, nieprawość. Tak, nie nadaje się, żeby cierpieć. Łajdu co tu gadać. A tuż i ona zawołał Alosza. W progu nagle pojawiła się Katia. Na jedną chwilę przystanęła, jakby z zażenowaniem spojrzała na mityę. Ten zerwał się na równe nogi, na jego twarzy odmalował się popłoch. Pobladł, ale zaraz nieśmiały. Proszący uśmiech przemknął mu po wargach. Nagłym, nieokiełznanym gestem wyciągnął do Kati obie ręce. Widząc to, podała się ku niemu gwałtownym ruchem. Podchwyciła jego ręce i niemal siłą zmusiła, by siadł na łóżku. Sama usiadła obok i ani przez moment, nie zwalniając uchwytu, mocno, konwulsyjnie ściskała jego dłonie w swoich. Kilkakroć oboje mieli już coś powiedzieć, ale coś ich powstrzymywało. Znowu więc w milczeniu, uważnie, z dziwnym uśmiechem spoglądali na siebie, jakby nie mogli oderwać oczu. Tak zeszły im za dwie minuty. Wybaczyłaś? Wybełkotał wreszcie Mitia i w tejże chwili zwrócił się do Aloszy z grymasem radości. Słyszysz, o co pytam słyszysz? Za to cię właśnie kochałam? Za deszcz odrość serca, wyrwało się nagle Kati. Przecież nie trzeba ci mojego wybaczenia ani mnie twojego. I tak czy przebaczysz, czy nie, na resztę życia ty będziesz ciernie w moim sercu, a ja w twoim. Tak musi być, zaczerpnęła tchu. Po co tu przyszłam? Podjęła zajadle i pospiesznie. Nogi twoje objąć. Ręce uścisnąć aż do bólu. Pamiętasz, jak w ten czas w Moskwie ściskałam. Znów ci powiedzieć, żeś ty mój Bóg, moja radość, powiedzieć ci, że kocham cię szaleńczo. Niemal wyjęczała w udręce i naraz chciwie przywarła ustami do jego ręki. Łzy wytrysnęły jej z oczu. Losza stało niemiały i skonfundowany. Nie spodziewał się ujrzeć czegoś podobnego. Miłość odeszła, Mitia, podjęła znowu Katia. Ale to, co odeszło, jest mi aż boleśnie drogie, żebyś zawsze o tym wiedział. A teraz, przez jedną chwilkę, niech będzie tak, jak. mogłoby być, Wybył Kotała z konwulsyjnym uśmiechem, znów radośnie patrząc mu w oczy. I ty teraz kochasz inną, ja kocham innego, a jednak wiecznie będę cię kochała. A ty mnie? Czy wiedziałeś o tym? Słyszysz? Kochaj mnie. Kochaj do końca życia. Wykrzyknęła prawie groźnym głosem: Będę kochać i. Wiesz, Katiu, łapiąc oddech przy każdym słowie, wydusił Mitia. Wiesz, ja ciebie. Pięć dni temu tamten wieczór kochałem. Kiedy upadłaś i kiedy cię wynieśli, do końca życia. Tak będzie, wiecznie tak będzie. Tak bełkotali do siebie w zapamiętaniu słowami niemal bezsensownymi, może nawet nieprawdziwymi. W owej chwili jednak wszystko było prawdą. Sami wierzyli więc sobie bezgranicznie. Katiu! — zawołał nagle Mitia. Czy ty wierzysz, że zabiłem? Wiem, że teraz nie wierzysz, ale wtedy, kiedy zeznawałaś, czy naprawdę, naprawdę wierzyłaś? Wtedy też nie wierzyłam. Nigdy nie wierzyłam. Nienawidziłam Cię i nagle wmówiłam sobie właśnie w tej chwili, kiedy zeznawałam. Wmówiłam sobie i wierzyłam. A kiedy skończyłam zeznawać. Znów natychmiast przestałam wierzyć. — Żebyś wiedział. Zapomniałam, że przyszłam, żeby siebie ukarać — powiedziała nagle z jakimś całkiem nowym akcentem zgoła, niepodobnym do niedawnego sprzed chwili miłosnego bełkotu. — Ciężko ci, kobieto — bezwiednie wyrwało się Mity. — Puść mnie — szepnęła. — Przyjdę jeszcze. Teraz mi ciężko. Podniosła się właśnie z miejsca, lecz... Raptem krzyknęła głośno i cofnęła się gwałtownie. Do izby nagle, acz całkiem spokojnie, weszła Gruszeńka. Nikt się jej nie spodziewał. Katia porywczo skierowała się do drzwi, lecz, miając Gruszeńkę, zatrzymała się naraz i blada jak ściana, cicho. Niemal szeptem jęknęła. <laughs> Niech mi pani przebaczy! Tamta spojrzała jej w oczy i odparła po chwili zatrutym przez złość, zjadliwym tonem. Złe, matko, jesteśmy jedna z drugą, obydwie złe. Gdzież byśmy miały sobie przebaczyć, ty albo ja? Uratuj go, a do końca życia będę się za ciebie modlić. Przebaczyć nie chcesz, zawołał Mitia do gruszenki z obłędnym wyrzutem. Bądź spokojna, uratuję ci go. Prędko szepnęła Katia i wybiegła do izby. — Jak mogłaś jej nie przebaczyć, kiedy sama powiedziała ci przebacz! Znów z goryczą zawołał Mitja. Mitja nie waż się jej robić wyrzutów, nie masz prawa! Z zapałem krzyknął do brata Alosza. Usta jej dumne mówiły, a nie serce. Prawie ze wstrętem powiedziała Gruszeńka. — Jak ciebie ocali, wszystko jej przebaczę! Zamilkła, jakby czegoś nie dopowiadając. Nie doszła jeszcze całkiem do siebie. Jak później wyszło na jaw. Pojawiła się czystym przypadkiem, niczego nie podejrzewając i nie spodziewając się, zastać tego, co tutaj została. Alosza, biegnij za nią! Zapalczywie zwrócił się Mitia do brata. Powiedz jej, nie wiem co. Nie pozwoli jej tak odejść. Wrócę do siebie wieczorem! krzyknął Alosza i pobiegł za Katią. Dopędził ją już poza ogrodzeniem szpitala. Szła prędkim krokiem, pospiesznie, ale gdy tylko Alosza ją dopędził, rzuciła mu szybko. Nie, wobec tego nie mogę siebie karać. Powiedziałam jej: przebacz, bo chciałam ukarać siebie do reszty. Nie przebaczyła. Kocham ją za to. Dodała zmienionym głosem, a oczy jej zaświeciły dziką wściekłością. Brat zupełnie się nie spodziewał, bąknął Alosza. Był przekonany, że ona nie przyjdzie. Bez wątpienia. Dosyć o tym, ucięła. Niech pan słucha. Nie mogę teraz pójść tam z panem na pogrzeb. Posłałam im kwiaty na trumienkę. Pieniądze chyba jeszcze mają. Jak będzie trzeba, niech pan powie, że. Nigdy ich nie opuszczę. A teraz niech pan zostawi. Proszę niech Pan mnie zostawi. Pan już spóźniony dzwonią na nabożeństwo. Proszę mnie zostawić. Rozdział trzeci. Pogrzeb i luszeczki. Mowa przy kamieniu. Faktycznie był spóźniony, wyglądano go od dłuższej chwili, a nawet. Postanowiono bez niego zanieść z grabniutką przystrojoną kwiatami trumienkę do cerkwi. Była to trumna iluszeczki nieszczęsnego chłopca. Zmarł w dwa dni po tym jak zapadł wyrok na mitię. A losze już u bramy powitały okrzyki chłopców, kolegów zmarłego. Czekali go niecierpliwie, to też ucieszyli się, że wreszcie przyszedł. Zebrało się ich dwunastu, wszyscy z tornistrami i workami na ramieniu. Tatko będzie płakać. — Bądźcie przy nim — przykazał im Ilusza, umierając, a chłopcy to zapamiętali. Rej wśród nich wodził kola krasotkin. — Jak się cieszę, że pan tu przyszedł, panie Karamazow — zawołał, podając Aloszy rękę. — Tu jest okropnie. Fakt. Aż ciężko patrzeć. Sniegirow nie jest pijany. Wiemy na pewno, że nic dzisiaj nie pił, ale jak pijany — ja trzymam się jak zwykle, a, ale to okropność, panie karamazow. Nie chcę pana zatrzymywać, ale czy mogę zadać jedno pytanie, zanim pan wejdzie? Co takiego, kola, przystanął Alosza. Czy pański brat jest winien, czy niewinny? Czy to on zabił ojca, czy lokaj? Jak pan powie, tak będzie. Przez cztery nocy spać mi to nie dało. Zabił lokaj, a brat jest niewinny, odparł Alosza. Ja tak samo mówię, wykrzyknął naraz mały Smurow. A więc ginie jako niewinna ofiara na ołtarzu prawdy, zawołał Kola. Chociaż zginął, jest szczęśliwy. Mogę mu pozazdrościć. Co też pan, jak można Dl dlaczego? Zdumiał się Alosza. Gdybym ja też mógł kiedyś złożyć siebie w ofierze na ołtarzu prawdy, z entuzjazmem powiedział Kola. Ale bez takiego procesu, bez takiej hańby, bez takiej okropności, odparł Alosza. Jasne. Pragnąłbym umrzeć za całą ludzkość. A co do hańby, a to wszystko mi jedno. Niech zginą nasze imiona. Szanuję pańskiego brata. Ja też. Nagle i całkiem już niespodziewanie wykrzyknął z gromadki ów chłopiec, który oznajmił kiedyś, że wiek to założył troje, a po tym okrzyku, tak samo jak wówczas, Pokraśniał całe jak piwonia. Alosza wszedł do izby. W błękitnej, przybranej białą ruszą trumnie leżał ze złożonymi rączkami i zamkniętymi oczyma Ilusza. Rysy jego wychudzonej twarzy niemal się nie zmieniły i, rzecz dziwna, nie czuło się prawie trupiej woni. Wyraz twarzy miał poważny i jak gdyby zamyślony. Szczególnie piękne były ręce, złożone na krzyż, jak wyrzeźbione w marmurze. W ręce włożono mu kwiaty. Cała trumna zresztą z zewnątrz i w środku przystrojona była kwiatami, które skoro świt przysłała Liza Chochłakow. Nadeszły też jeszcze kwiaty od Katieriny Iwanowny. Kiedy więc Alosza otworzył drzwi, sztabskapitan z, z bukietem w drżących rękach Obsypywał znowu kwiatami swego najdroższego chłopca. Ledwie spojrzał na nowo przybyłego, na nikogo zresztą nie chciał patrzeć. Nawet na swoją płaczącą, obłąkaną żonę, swoją mamuncie, która wciąż usiłowała stanąć na chore nogi i przyjrzeć się z bliska swemu zmarłemu chłopcu. Ninoczkę zaś dzieci podniosły wraz z krzesłem i przysunęły do samej trumny. Siedziała. Tuląc do niej głowę, i chyba też po cichu płakała. Na twarzy Snigirowa malowało się ożywienie, ale też bodaj konsternacja, a zarazem zawziętość. W jego gestach, w urywanych słowach było coś z obłędu. Ojczulku, miły ojczulku! pokrzykiwał, wpatrując się wiliusze. Miał zwyczaj, kiedy jeszcze Ilusza żył, w ten sposób zwracać się do niego pieszczotliwie. — Tatuśku, daj mnie kwiatki, weź jego rączki, ten bialutki, daj! — pochlipując, poprosiła obłąkana mamuncia. — Czy to tak się jej spodobała, mała, biała różyczka wsunięta w palce i luszeczki? — też chciała wziąć ją na pamiątkę, tak czy owak? — zaczęła się kręcić niespokojnie, wyciągając ręce po kwiat. — Nic nie dam, nikomu nie dam! — krzyknął srogo Snigirow. Jego kwiatki! Nie twoje. Wszystko jego, nic twojego. Tato, niech tata dama mamie kwiatek, uniosła nagle zalaną łzami twarz Ninoczka. Nic nie dam, a jej zwłaszcza. Ona go nie kochała. Zabrała mu wtedy armatkę, a on ją jej podarował. Sztab z raptem rozszlochał się na wspomnienie armatki, którą Ilusza odstąpił w ten czas matce. Nieszczęsna wariatka ukryła twarz w dłoniach, wstrząsana cichym płaczem. Chłopcy połapali się wreszcie, że ojciec nie wypuszcza trumny, choć dawno już pora. Obstąpili ją naraz ciasnym kręgiem i zaczęli podnosić ze stołu. Nie chcę, żeby leżał na cmentarzu, zawył raptem snigirow. Pochowam go przy kamieniu, przy naszym kamieniu. Iluża tak kazał. Nie dam go wynieść. Już i wcześniej od trzech dni powtarzał, że pochowa go przy kamieniu. Wdali się w to jednak Alosza Krasotkin, gospodyń i jej siostra, reszta chłopców. Wiesz, ale wymyślił pod kamieniem przeklętym chować jak wisielca. Surowym głosem wtrąciła staruszka gospodyni. Na cmentarzu ziemia poświęcona pod krzyżem. Tam będą się za niego modlić. Sterkwi śpiew słychać, a diakon tak wyraźnie i pięknie czyta że wszystko do niego każdy raz doleci, jakby mu na mogiłce czytali. kapitan machnął wreszcie ręką. A nie się, gdzie chcecie. Dzieci podniosły trumnę, ale przystanęły na momencik i opuściły ją, mijając matkę, żeby ta mogła się z Iluszą pożegnać. Widząc jednak z bliska jego najdroższą twarz, na którą przez trzy dni patrzała tylko z pewnej odległości. Zadrżała nagle i Zaczęła nad trumną histerycznie kiwać w tył i w przód swoją siwą głową. — Mamo, przeżegnaj go krzyżem! — Pobłogosław, pocałuj go! — zawołała Ninoczka. Tamta jednak jak automat wciąż potrząsała głową i, bez słowa, z twarzą wykrzywioną w palącej zgryzocie, zaczęła raptem uderzać się pięścią w pierś. Kondukt z trumną ruszył dalej. Kiedy mijał ninoczkę, ta po raz ostatni przywarła wargami do ust zmarłego brata. Alosza, wychodząc z domu, zwrócił się do gospodyni z prośbą, żeby miała baczenie na obie kobiety, ale ta nie dała mu nawet skończyć. Coś się wie! Będę przy nich, myśmy też chrześcijanki! Mówiąc to, staruszka płakała. Do cerkwi było niedaleko najwyżej ze 300 kroków dzień był pogodny, jasny. Brał mrozek, ale nieduży. Dzwony jeszcze biły. Snigirow biegł za trumną z zaambarasowaniem i roztargnieniem zarazem, w swym znośnym, króciutkim, niemal letnim paltociku, z gołą głową i ze starym, szerokim, miękkim kapeluszem w ręku. Był ustawicznie czymś zaaferowany, a to nagle wyciągał rękę, żeby podtrzymać wezgłowie trumny i tylko przeszkadzał niosącym. A to zabiegał z boku i szukał miejsca dla siebie. Jeden kwiat upadł w śnieg, a on już pospieszył go podnieść, jakby utrata tego kwiatu Bóg wie czym miała grozić. A skórka! Zapomnieliśmy skórki od chleba! wykrzyknął nagle z okropnym przerażeniem. Chłopcy zaraz mu jednak przypomnieli, że skórkę od chleba zapakował już wcześniej i że mają w kieszeni. Z pośpiechem wyciągnął ją więc z kieszeni. Upewnił się i uspokoił. — Iluszeczka, — kazał. — Iluszeczka, — objaśnił Aloszy. Leżał w nocy. Ja leżałem obok, a on nagle kazał. — Tatuśku, jak zasypią moją mogiłkę, nakruszanie na chleba, żeby wróble się zleciały, a ja usłyszę, że przyleciały. I będzie mi dobrze, że nie leżę sam. — To bardzo dobrze, — powiedział Alosza. — Trzeba jak najczęściej przynosić. — Codziennie, codziennie — wybełkotał sztabskapitan, bardzo naraz ożywiony. Przybyli wreszcie do cerkwi i postawili trumnę na jej środku. Chłopcy obstąpili ją w koło i z powagą stali tak przez całe nabożeństwo. Cerkiew była stara i raczej uboga. Sporo ikon nie miało wcale sukienek, ale w takich cerkwiach jakoś lepiej się modlić. W czasie mszy Snigiro bodaj trochę się uspokoił. Chociaż chwilami powracało mu jednak bezwiedne i jak gdyby bezradne zaaferowanie. A to podchodził do trumny, żeby poprawić całun i papierową opaskę na czole zmarłego. To znów, kiedy jedna świeczka wypadła ze świecznika, pospieszył raptem ją ustawić na powrót i okropnie długo się tym zajmował. Potem się już uspokoił i stanął na baczność u wezgłowia z wyrazem otępiałego zaambarasowania i jak gdyby zdumienia twarzy. Po czytaniu z listów apostolskich szepnął nagle do stojącego obok Aloszy, że czytano nie tak. Myśli swej jednak nie objaśnił. Przy pieśni cherubińskiej zaczął też podśpiewywać, ale nie dokończył. Padł na kolana, przywarł czołem do kamiennej posadzki cerkwi i trwał w tej pozycji wcale długo. Rozpoczęto nareszcie obrzęd pogrzebowy. Rozdano świece. Odchodzący od zmysłów ojciec znów się zakrzątnął, ale żewne, przejmujące pienie nagrobne ocuciło i poruszyło w nim duszę. Zjeżył się naraz i zaniósł drobnym, urywanym łkaniem, z początku tłumiąc jego głos, a w końcu głośno chlipiąc. Kiedy zaczęto się żegnać z umarłym i zabijać trunę, Objął ją ramionami, jak gdyby nie pozwalał nakryć iluszeczki, i począł raz po raz, chciwie, mocno, całować w usta umarłego chłopca. Przekonano go wreszcie, już sprowadzono z podwyższenia, lecz on raptem wyciągnął rękę i wyrwał z kilka kwiatów. Wpatrywał się w nie, jakby natchniony jakąś nową ideą, aż przez chwilę zapomniał o najważniejszym. Zwolna popadł w zadumę. I nie opierał się już, kiedy poniesiono trumnę w stronę grobu. Mogiłka była niedaleko, na cmentarzu przy samej cerkwi. Katierina Iwanowna drogo za to miejsce zapłaciła. Po dopełnieniu obrządku grabarze spuścili trumnę do grobu. Sniegirow ze swymi kwiateczkami w ręku tak bardzo nachylił się nad dołem, że chłopcy w popłochu uczepili się jego paltota i zaczęli go odciągać w tył. On jednak jakby nie rozumiał, co się dzieje. Kiedy zaczęto zasypywać mogiłę, ją nagle z zaaferowaniem wskazywać na spadającą ziemię, już nawet coś miał powiedzieć. Nikt jednak nic z jego słów nie zrozumiał, a i on sam zresztą nagle umilkł. W tym momencie mu przypomniano, że trzeba pokruszyć skórkę od chleba. Okropnie się tym przejął. Wyrwał skórkę z kieszeni, zaczął ją oskubywać, rozsypując okruszny na grobie. A teraz zlatujcie się, ptaszki! Zlatujcie się, wróbelki! Mam zaaferowany. Któryś z chłopców stwierdził, że z kwiatami w ręku niewygodnie mu się kruszy chleb. Niech lepiej daje komuś na chwilę potrzymać. Nie dał jednak. Przeraził się raptem, jakby chciano mu je całkiem odebrać. A kiedy spojrzenie na mogiłkę upewniło go bodaj, że wszystko jest już zrobione... Chleb pokruszony... Niespodziewanie i nawet całkiem spokojnie odwrócił się i ruszył nagle do domu. Jego kroki stawały się jednak coraz pośpieszniejsze. Szedł szybko, niemal biegł. Chłopcy i Alosza nie pozostawali za nim w tyle. Kwiatki dla mamunci! kwiatki dla mamunci! „Obraziliśmy mamuncie! Jął znów pokrzykiwać. Ktoś zawołał, żeby włożył kapelusz, bo zimno, lecz on. Słysząc to, smyrgnął kapelusz w śnieg i zaczął powtarzać. Nie chcę kapelusza, nie chcę kapelusza! Mały Smurow podniósł kapelusz z ziemi i niósł za nim. Chłopcy płakali co do jednego, a najbardziej kola i malec, który odkrył troje. Smurow zaś, z kapitańskim kapeluszem w ręku, wprawdzie też płakał ochropnie. Zdążył jednak niemal w biegu podnieść kawałek cegły, czerwieniejący przy dróżce i cisnął nim w gromadkę śmigających wróbli. Oczywiście chybił i biegł dalej z płaczem. W połowie drogi Snigirov nagle przystanął. Stał przez chwilę jak wryty, aż raptem zawrócił w stronę cerkwi i pobiegł z powrotem do pozostałej tam mogiłki. Chłopcy jednak zaraz go dopędzili i uczepili się go zewsząd. Jak opadły z sił, jak podcięty, osunął się na śnieg i dygocąc, łukając i szlochając ją wykrzykiwać. — Ojczulku! Iluszeczka! Oj, tylko miły! Alosza i kola zaczęli go podnosić, prosząc i perswadując. Kapitanie, już dość! Człowiek mężny powinien znieść wszystko. Mamrotał kola. Kwiaty się zniszczą, mówił też Alosza. — A mamuncia czeka. Siedzi tam i płacze, że wcześniej pan jej nie dał kwiatów od iluszeczki. Tam jeszcze leży pościel, iluszeczki. Tak, tak, do mamunci. Przypomniał sobie naraz Snigirow. Pościel sprzątnął. Pościel sprzątnął. Dodał jakby z przestrachem, że faktycznie ją sprzątnął. Zerwał się i znów pobiegł w stronę domu. Było już niedaleko, wszyscy więc przybiegli razem. Snigirow gwałtownie otworzył drzwi i ryknął do żony, z którą niedawno obszedł się tak srogo. Mamunciu kochana, iruszeczka przesyła ci kwiatki, bo nóżki masz chore. Zawołał, podając jej bukiecik kwiatów przemarzłych i połamanych, kiedy przed chwilą tarzał się w śniegu. W tejże chwili jednak dostrzegł w kącie przy łóżeczku iluszy jego buciki, które właśnie ustawiła tam stara gospodyni. Znoszone, zrudziałe połatane buciki. Na ich widok uniósł ręce i runął na kolana, schwycił jeden bucik, przywarł do niego ustami i zaczął chciwie całować. Wołając, ojczulku, iluszeczka, ojczulku miły, gdzie twoje nóżki? Gdzieś ty go wyniósł! Rozdzierającym głosem krzyknęła obłąkana. W tym momencie rozszlochała się też ninoczka. Kola wybiegł z izby, zanim poczęli wychodzić chłopcy. Nareszcie wyszedł też za nimi Alosza. Niech się wypłaczą, powiedział Koli. Teraz już nie ma co ich pocieszać. Odczekamy chwilę i wrócimy. Tak, nie ma co, to okropne. Przytaknął kola. Wie pan, panie Karamazow, zniżył nagle głos, żeby nikt nie usłyszał. Bardzo mi smutno, oddałbym wszystko, żeby tylko można go było wskrzesić. Ja też, westchnął Alosza. Jak pan myśli, panie Karamazow, czy mamy tu przyjść wieczorem? Przecież on się upije. Ale tak, może się upić. Przyjdźmy tylko we dwóch. Wystarczy posiedzieć z nimi godzinkę z matką i z ninoczką, bo jeżeli przyjdziemy w gromadzie znów im o wszystkim przypomnimy, doradził Alosza. Teraz tam u nich gospodyni nakrywa stół. To chyba będzie stypa, pop przyjdzie. Czy mamy tam teraz wrócić panie Karamazow, czy lepiej nie? Stanowczo wrócić, odparł Alosza. Dziwne to, panie Karamazow taka rozpacz, a tu raptem jakiś Liny, wszystko to takie nienaturalne w tej naszej religii. Będzie też łosoś. Nagle głośno wyrwał się chłopiec, który odkrył troje. Kartaszow, serio pana, proszę, niech pan się nie wtrąca ze swoimi głupstwami, zwłaszcza kiedy nikt do pana nie mówi i nie chce nawet słyszeć o pańskim imieniu. Z irytacją wycedził kola pod jego adresem. Chłopiec stanął w ponsach, ale nie odważył się odpowiedzieć. Tymczasem wszyscy razem, noga za nogą, wlekli się dróżką, aż raptem Smurow zawołał. A to kamień iluszy, pod którym chcieli go pochować. Stanęli w milczeniu wokół wielkiego kamienia. Alosza spojrzał i naraz wróciła mu w pamięci scena, o której opowiadał niegdyś Snigirov. Jak to iluszeczka z płaczem obejmując ojca wołał. Tatuśku, tatuśku, jak on ciebie poniżył. Serce mu się ścisnęło. Z poważną i dostojną miną potoczył wzrokiem po wszystkich tych miłych, jasnych twarzach uczniaków, kolegów iluszy i nagle rzekł: Panowie, chciałbym tutaj, w tym właśnie miejscu, powiedzieć wam parę słów. Chłopcy otoczyli go i wlepili w niego uważne, wyczekujące spojrzenia. Panowie, wkrótce się rozstaniemy. Na razie doglądam tu moich dwóch braci, z których jeden pojedzie na zesłanie, a drugi jest bliski śmierci. Wkrótce jednak opuszczę to miasto. Być może na bardzo długo. A więc rozstaniemy się, panowie. Przyrzeknijmy sobie tutaj, przy kamieniu iluszy, że nigdy nie zapomnimy. Po pierwsze, iluszeczki, a po drugie siebie nawzajem. I cokolwiek później działoby się w naszym życiu, choćbyśmy się nawet przez dwadzieścia lat mieli nie spotkać, tak czy owak będziemy pamiętać o tym, jak składaliśmy do grobu biednego chłopca, w którego dawniej rzucaliśmy kamieniami, pamiętacie tam przy mostku, a później tak go wszyscy polubili. To był dzielny chłopiec, zacny i odważny chłopiec, staną w obronie honoru znieważonego ojca. A więc po pierwsze, pamiętajmy o nim, panowie, przez całe życie. A choćby nas zaprzątały najważniejsze sprawy, choćbyśmy doszli wielkich godności albo popadli w jakieś wielkie nieszczęście, tak czy owak nie zapomnijcie nigdy, że było nam tu kiedyś tak dobrze, wszystkim razem, zjednoczonym takim dobrym i zecnym uczuciu, które nas samych na ten czas naszej miłości do biednego chłopca uczyniło być może lepszymi niż jesteśmy w istocie. Gołąbeczki moje, pozwólcie, że was tak nazwę, bo teraz, w tej chwilce, kiedy patrzę na wasze dobre, miłe twarze, jesteście tak bardzo do nich podobni. Do tych ślicznych, białych ptaszków. Dzieci moje miłe, może nie zrozumiecie, co wam powiem, bo... Często mówię bardzo niezrozumiale, ale, ale zapamiętajcie moje słowa, a kiedyś później zgodzicie się z nimi. Pamiętajcie, że nic nie daje tyle godności, siły, zdrowia i pożytku przyszłemu życiu, ile jakieś dobre wspomnienie, zwłaszcza wyniesione z dzieciństwa, z domu rodzinnego. Dużo wam się opowiada o waszym wychowaniu. A może właśnie najlepszym wychowaniem jest jakieś takie piękne, święte wspomnienie zachowane z dzieciństwa? Jeżeli dużo na przyszłość uzbiera się takich wspomnień, człowiek na całe życie jest ocalony. A jeżeli nawet tylko jedno zachowamy w sercu dobre wspomnienie i to może nam kiedyś przynieść ocalenie. Może nawet staniemy się złymi ludźmi może nawet nie starczy nam sił. Żeby powstrzymać się przed niecnym czynem, będziemy drwić złe z łez ludzkich i szczydzić złośliwie z tych, którzy mówią tak, jak niedawno wołał kola, chcę cierpieć za wszystkich. Lecz jakkolwiek bylibyśmy, nie daj Bóg, zresztą złymi ludźmi, skoro przypomni się nam, jak składaliśmy do grobu iluszę, jak kochaliśmy go w te dni ostatnie i jak teraz właśnie tak zgodnie rozmawialiśmy u tego kamienia, nawet największy okrutnik i szyderca, jeżeli któryś z nas takim się stanie, nie odważy się drwić z tego, że był tak dobry i zacny w obecnej chwili. Co więcej, może właśnie jedynie to wspomnienie powstrzyma go przed wielkim złem, aż samo pamięta się i powie: Tak, byłem wtedy dobry, śmiały i uczciwy. Niechże uśmiechnie się na myśl o tym, to to nic. Człowiek często śmieje się z tego, co dobre i zacne, lecz to tylko przez lekkomyślność. Zapewniam was jednak, panowie, że skoro tak się uśmiechnie, zaraz powie w swym sercu. Źle zrobiłem, że się uśmiechnąłem, bo z tego nie wolno się śmiać. Tak będzie, tak właśnie będzie, panie Karamazow, świetnie pana rozumiem. Zawołał z błyskiem w oczach Kola. Chłopcy też byli poruszeni, chcieli coś wołać, ale powstrzymali się, patrząc na mówiącego ze skupieniem i z przejęciem. — Mówię o tym na wypadek, gdybyśmy stali się złymi ludźmi — podjął Alosza. — Ale czemu? Mielibyśmy się stać złymi, nieprawdaż, panowie? Bądźmy po pierwsze i przede wszystkim dobrzy, następnie uczciwi, a następnie... Nie zapominajmy nigdy o sobie nawzajem. Raz jeszcze to powtarzam. Co do mnie, daję Wam słowo honoru, panowie, że nigdy żadnego z Was nie zapomnę. Choćby w trzydzieści lat później przypomnę sobie twarz, oczy każdego z Was, które teraz dzisiaj na mnie patrzą. Kola przed chwilą powiedział Panu Kartaszowowi, że ponoć nie chcemy nawet słyszeć o jego istnieniu. Ale czyż mógłbym zapomnieć, że istnieje na świecie Kartaszow? I że nie czerwieni się teraz jak wtedy, kiedy odkrył troje, lecz patrzy na mnie jasnymi, dobrymi, wesołymi oczyma? Panowie, mili moi panowie, bądźmy wszyscy wielkoduszni i śmiali jak iluszeczka. Mądrzy, śmiali i wielkoduszni jak Kola, który będzie jeszcze mądrzejszy, kiedy dorośnie. Ale bądźmy też tak samo wstydliwi, choć mądrzy i mili jak Kartaszow. Ale czemu mówię tylko o nich obu? Wszyscy panowie jesteście mi odtąd mili, wszystkich Was noszę w sercu, a Was proszę, żebyście i dla mnie znaleźli miejsce w Waszych sercach. A któż nas zjednoczył w tym dobrym, zacnym uczuciu, o którym odtąd już zawsze, przez resztę życia będziemy i chcemy pamiętać? Któż, jeśli nie iluszeczka, zacny chłopiec, miły chłopiec, drogi nam na wieki wieków, nie zapomnijmy o nim nigdy. Zachowajmy go w sercu, w wiecznej i wdzięcznej pamięci dziś i na wieki wieków. Tak, tak, na wieki wieków! zaczęli wołać chłopcy swymi dźwięcznymi głosami, ze wzruszenia wypisanym na twarzach. Zapamiętajmy jego twarz, jego ubranie, jego nędzne buciki i trumienkę, i jego nieszczęsnego, grzesznego ojca, i to, jak śmiało stanął przeciwko całej klasie w obronie jego honoru. Zapamiętamy! Będziemy pamiętać! Zawołali znowu chłopcy. Był odważny, był dobry. <śm> jak ja go lubiłem, wykrzyknął Kola. Dzieci, mili przyjaciele, nie bójcie się życia. Jakie piękne jest życie, kiedy się uczyni coś dobrego i godnego. Tak, tak, uroczyście przytaknęli chłopcy. Panie Karamazow, kochamy pana, zabrzmiał któryś głos, bodaj, kartaszowa. Kochamy pana, kochamy pana. Podchwyciła reszta, niektórym błysły łzy w oczach. — Biwat Karamazow! — uroczyście rzucił hasło Kola. — Wieczne odpoczywanie umarłemu chłopcu! — z uczuciem dodał Alosza. — Wieczne odpoczywanie! — podchwycili chłopcy. — Panie Karamazow! — zawołał Kola. — Czy naprawdę Relikia mówi, że wszyscy wstaniemy z martwych i ożyjemy i znowu się spotkamy? Wszyscy i Iluszeczka też. — Z pewnością z martwych wstaniemy. Z pewnością się spotkamy i wesoło, radośnie opowiemy sobie o wszystkim, co się zdarzyło. Na wpół ze śmiechem, na wpół z zachwytem, odparł Alosza. Jak to będzie pięknie, wyrwało się Koli. A teraz dosyć przemówień, chodźmy na stypę. Niech was nie peszy, że będziemy jeść bliny. To przecież starodawny, odwieczny obyczaj, też piękny. Roześmiał się Alosza. A no, chodźmy. Oto już idziemy ramię w ramię. I tak wiecznie, przez całe życie, ramię w ramię, wiwat karamazow! Raz jeszcze uroczyście proklamował Kola i raz jeszcze wszyscy podchwycili jego okrzyk. Jestem ciekaw Twojej opinii odnośnie książki oraz wniosków i ciekawych myśli, jakie z niej wyciągnąłeś. Możesz o nich napisać, a z pewnością dzięki nim w komentarzach może rozwinąć się dosyć ciekawa dyskusja. Dziękuję za przesłuchanie i do zobaczenia.